Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj pomogę wam przejść najgłupszą, albo przynajmniej jedną z najgłupszych misji w Dokanie, która wyszła dosłownie kilka dni temu i która tyczy się jednego z nowych eventów, ponieważ jak wiecie trwa 8. rocznica, ostatnio na moim kanale odbyły się samony, które były na żywo, także zapis tej transmisji w sumie jeszcze go nie opublikowałem, kiedy to wrzucam, kiedy to nagrywam, także na pewno będę musiał to zrobić w najbliższym czasie, ale mówię dzisiaj o misji w evencie, w którym trzeba przejść pewien stage w 2 minuty i 25 sekund. I na początku miałem z tym problemy, ale potem jak zobaczyłem pewną taktykę, to po kilku razach udało mi się po prostu to przejść w taki sposób, że resetowałem swoje podejścia, kiedy wchodziłem do eventu i widziałem jakby na kółeczku w prawym dolnym rogu, że moje postacie są w złej kolejności, to po prostu wychodziłem i nie traciłem czasu na robienie tego podejścia, ponieważ musicie mieć tutaj naprawdę dużo szczęścia i dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć te piękne 5 DS-ów, bo dzisiaj o te 5 DS-ów się rozchodzi. No oczywiście chodzi o tę misję, 2 minuty i 25 sekund, bo jest jeszcze druga misja, która prosi was o to, żebyście przeszli to w mniej niż 5 minut i 47 sekund. Skąd biorą się te liczby? Do końca nie wiem. Dlaczego nagle 5 minut 47 sekund, a nie dla przykład 5,50 sekund albo 5,5 minuty? Trudno stwierdzić, chociaż jeśli chodzi o to 2,25, to zagraniczny youtuber DaTruf, z tego co kojarzę, na Twitterze napisał, że 2,25 to jest najlepszy czas, jaki został uzyskany przez japońskiego gracza podczas jakiegoś tam fan meetingu, czyli takiego spotkania fanów, podczas gdy japońska wersja Dokana miała swoją rocznicę. Spotkanie fanów Dokana. Wyobraźcie sobie, jak tam musiało śmierdzieć w tym pomieszczeniu. Ale wracając do eventu, pomogę wam dzisiaj to przejść. Oczywiście samemu udało mi się to przejść po kilku razach i możecie się jeszcze zastanawiać, dlaczego po raz kolejny w swoim filmie jestem w koszuli. Ostatnio się śmialiście ze mnie, że miałem założoną koszulę. To była lniana koszula, to była taka luźna koszula. Strollowałem was dzisiaj, ponieważ nie będę występował w koszuli. Jeśli się ze mnie śmiejecie, że chcę raz wyglądać troszeczkę inaczej, to następny film po prostu nagram w piżamie, ok? Także nie śmiejcie się ze mnie kolejnym razem, bo po prostu może tak być, że wystąpię w ogóle bez koszulki i wtedy dopiero ja się będę z was śmiał, że musicie na mnie patrzeć. Dzisiaj jest, wiecie o której godzinie to nagrywam? Nawet wam nie będę mówił, o której to godzinie nagrywam, ale jest już cisza nocna, także przejdźmy po prostu do tego eventu, pokażę wam, jakim teamem można to zrobić, jakim teamem to ja zrobiłem i generalnie na czym polega trudność, a w zasadzie głupota tego eventu. Tak jak powiedziałem w tytule, bo prawdopodobnie tytuł tego filmu to będzie najgłupsza albo najbardziej bezsensowna misja w Dokanie, bo to nie jest najtrudniejsza misja w Dokanie. Nie, absolutnie to nie jest najtrudniejsza. Jeśli miałbym powiedzieć, z jaką ja miałem najwięcej problemów, to kiedyś, dawno temu miałem problem, ostatnio o tym mówiłem na live'ie, Super Battle Road Extreme Tech, jak jeszcze nie miałem dobrych kart, czyli z tym starym Super Battle Road, który trzeba było zrobić drużyną Extreme Tech, czyli złymi zielonymi kartami. Z tym miałem dużo problemów. Rok temu miałem problem, żeby zrobić event z Selem Maxem drużyną Special Pose, bo nie miałem praktycznie żadnych dobrych kart, nie miałem giniu i tak dalej, i tak dalej. To jest głupia misja, to nie jest trudna misja. W pewnym momencie będziecie w stanie to zrobić, ale jak widzicie, ten event ma 3 etapy. I oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, jest to event Speed Battle, czyli jak najszybciej musicie go przejść. Ale ten event tak naprawdę istnieje w Dokanie już od kilku lat, tylko na potrzeby 8. rocznicy został zreworkowany, czyli został jakby odświeżony. I ta misja została tutaj dodana, nie wiem, no chyba po to, żeby po prostu napsuć sobie krwi, bo to nie jest tak, że możecie sobie wybrać jakąś piękną drużynę, którą lubicie grać i sobie grać i jest wspaniale, prawda? Nie, ten event został zrobiony po to, żeby po prostu napsuć krwi. Tak naprawdę ta gra, ten event nie zakłada, że możecie wybrać sobie, jaką drużynę lubicie, albo jakąś silną drużynę, którą macie i przejść tę grę kilkoma drużynami, prawda? Tak jak na przykład Fighting Legend Vegeta, jak sobie czasem robimy ruletkę, prawda? To ten event można przejść wieloma kategoriami, dlatego dobrze się w to gra, bo możecie to zrobić na wiele sposobów. Ten event tak naprawdę można zrobić na... no, na palcach jednej ręki można policzyć sposoby, ja tak naprawdę znam jeden, w jakim można zrobić i postaram się wam go pokazać. Jeszcze raz wam tylko omówię to, jak to mniej więcej wygląda. W pierwszym etapie walczycie z jednym przeciwnikiem, który jest AGL, czyli niebieski. To jest Frieza. Ten Frieza ma tak wysoką defensywę, że praktycznie wszystkie ataki, które nie są krytami, są przez niego w ogóle niwelowane. Nie zadajecie mu w ogóle damage'a, jeśli ten atak nie jest krytem. Więc strategią na tego Frizę jest przeniesienie Goku z Namek, który zawsze krytuje przeciwko Frizie. W drugim etapie widzicie 5 przeciwników, każdy ma inny kolor i tutaj rozwiązaniem jest Broly, fizyczny Broly z filmu Dragon Ball Super Broly, który atakuje wszystkich naraz. Element zaskoczenia w tym wszystkim polega na tym, że tak naprawdę jeden z tych 5 przeciwników, Int, ten pierwszy, fioletowy, to jest Cell, bo reszta to są Cele juniory, które padają praktycznie na jednego strzała, ale ten Int, pierwszy Cell, no musicie go uderzyć 2 razy z krytem albo 3 razy
przynajmniej, żeby go zabić w jednej turze, bo chodzi o to, żeby go zabić w jednej turze. No i jak już się wam uda przejść do tej trzeciej tury, to tutaj się zaczynają schody, ponieważ musicie wyciągnąć Gohana. Gohana z Selsaki, który na globalu ma już Eza, więc jest to łatwość, ale Gohana niezwykłego, tylko przetransformowanego. To jest drużyna, którą zrobiłem ten event i już wam tłumaczę, o co chodzi. Nie ma support itemów, nie ma support memory, musicie sobie radzić tylko i wyłącznie swoimi kartami i prawdopodobnie są tutaj gracze, którzy przeszli ten event, którzy grają w Dokana, którzy wiedzą już o tym wszystkim, także oni jakby nie kieruje swoich słów do nich, prawda? Wiem, że są gracze, którzy się uczą i może będą tutaj mieli okazję tego, żeby się czegoś dowiedzieć albo się czegoś nauczyć. Goku, którego mam na lidera i Goku, którego mam na frienda, jest tylko i wyłącznie po to, żeby poradzić sobie z pierwszą turą, ewentualnie jeszcze do tego, żeby się linkować z Gohanem, bo tak naprawdę oni łączą ze sobą wszystkie linki. Oni mają dokładnie takie same linki. Jak weźmiecie te 7 linków Gohana i porównacie je z linkami Goku, to jest 7 dokładnie tych samych linków i generalnie Goku jeszcze może się przydać potem, żeby w trzeciej turze wzmocnić Gohana, żeby Gohan uderzył na maksa. No i Gohan oczywiście jest po to, żeby w trzeciej turze zabić tego Bu, bo w trzeciej turze ostatnim przeciwnikiem jest Bu. Broly, tak jak powiedziałem, jest po to, żeby w drugiej turze zabić wszystkich naraz, bo on bije obszarowo, więc atakuje wszystkich przeciwników naraz. Android 16 jest tutaj tylko po to, żeby Gohan mógł się przetransformować, ponieważ jego bazowa, w zasadzie nie bazowa forma, jego Super Saiyanin to nie jest to, na co czekamy. Super Saiyan 2 Gohan to jest to, na co czekamy i tutaj oczywiście jego sławne już warunki do transformacji. Druga część tego warunku jest nieważna, ponieważ tutaj jakby nie o to chodzi, ale HP musi być mniejsze niż 58%. I musicie mieć w drużynie Androida 16. Więc ten Android 16 jest po to, żeby Gohan mógł się przetransformować, ale jak zbić swoje HP? I tutaj właśnie przychodzi ten pusty slot, bo jeśli nie wiecie, jeśli zagracie z pustym slotem, to w miejsce tego pustego slota dostaniecie podstawowego Cybermana. I to jest karta, która jest bardzo, bardzo słaba. I właśnie nią musicie sobie zbić HP do tego poziomu, żeby Gohan mógł się przetransformować. Tak naprawdę ostatnia karta to jest cokolwiek, co możecie sobie jakby wrzucić tutaj jako dodatek. Ja wybrałem tę kartę, ponieważ ona na przykład, jeśli Broly nie byłby w stanie dobić w drugiej turze tego Cella, to może on będzie w stanie dobić, albo na przykład jeśli Gohan nie będzie w stanie dobić tego Buu, to może ten Goku będzie w stanie dobić, ale możecie tutaj wziąć różną kartę. Na przykład zamiast tego Goku na ostatnim slocie możecie sobie wziąć, dajmy na to, tego Gogetę, prawda? Też się uda. I pamiętajcie, że Buu w ostatnim etapie gry niweluje ataki z łapy. Zanim wejdę do gry, to wytłumaczę wam, czego oczekujemy, bo jak wejdę do gry, to będę musiał się skupić, ponieważ tak naprawdę chodzi tutaj o czas. Prawda? W pierwszej turze musicie mieć Goku z Namek, to jest najważniejsze. W drugiej turze musi być Broly i Gohan musi być albo w pierwszej, albo w trzeciej turze, czyli musi być w pierwszych trzech slotach, albo na siódmym slocie. Każdego przeciwnika, każdy etap tej walki musimy zrobić w jednej turze, nie więcej. Jeśli się nie uda, resetujemy podejście. Najlepiej by było, jakby Cybermen był w drugiej turze, czyli ten pusty slot, który wybrałem, był w drugiej turze, bo mógłbym sobie nim zbić HP, prawda, żeby mieć mniej niż 50%, 58% HP i wtedy w trzeciej turze Gohan byłby w stanie się przetransformować. Jak widzicie, jest dużo warunków, ale sprawdźmy, czy to się uda. I widzę, że Broly jest na siódmym slocie. Teraz mogę wam zoomować, jakby... O kurwa, nie chodziło mi o to, mam auto włączone, nieważne. W zasadzie są trzy rzeczy, które się nie zgadzają. Najlepiej by było, jakby Cybermen był w drugiej rotacji, bo wtedy mógłbym sobie z nim zbić HP, a potem dopiero użyć ataku Broly'ego. Broly jest jako siódmy slot, co też mi w ogóle nie pasuje, bo on musi być w drugiej rotacji. I Gohan jest również w drugiej rotacji, a on nie może być w drugiej. Musi być w pierwszej albo w trzeciej. Chodzi o to, żeby Gohan był w trzeciej turze, bo wtedy będziemy walczyć z ostatnim etapem, jakby z Kid Buu, którego Gohan musi pokonać. Także biorę sobie jeszcze raz i sprawdźmy, czy się uda. I widzę, że Broly jest na trzecim slocie, także opuszczam to podejście, bo Broly musi być w drugiej rotacji, czyli musi być w etapie walki, w której będziemy walczyć z Cellami, prawda? W zasadzie z Cellem i z Cellami Max... nie Cellami Maxami, z Cellami Juniorami. Broly znowu w pierwszej, resetujemy. Broly znowu w pierwszej, znowu resetujemy. Broly znowu w pierwszej. Znowu resetujemy. Miałem dzisiaj nagrać film wcześniej, ale autentycznie jest tak gorąco, że traciłem chęci do życia. Broly jest na siódmym slocie, więc też muszę resetować. Broly musi być na czwartym, piątym albo szóstym slocie. To jest druga rotacja, czyli pierwszą walkę z Freezą robię w pierwszej rotacji,
pierwszymi trzema kartami, w zasadzie no chodzi tutaj o samego Goku. I potem drugi etap walki muszę zrobić Brolim. Broly jest na trzecim slocie, czyli w pierwszej rotacji. Reset. Jak widzicie, to jest największa głupota tej misji, bo tak naprawdę gdyby nie chodziło o to RNG, czyli jakby tę losowość, o ten element losowości i tę głupią strategię, że tak naprawdę najlepszym sposobem na wygranie tego eventu jest nie branie jednej karty, jakby zostawianie sobie pustego slota. Kurwa, no Broly, przestań, no proszę cię, jesteś w złym miejscu. Ten event miałby naprawdę fajny sens, gdyby można było w niego grać, wiecie, jakby z różnymi drużynami. Można było zrobić te misje różnymi drużynami, a tutaj wygląda po prostu to tak, że musicie bawić się w jakieś durne strategie. Okej, Broly jest w drugiej rotacji, ale jest też Gohan w drugiej rotacji, a Gohan musi być w pierwszej albo trzeciej. Więc naprawdę, tutaj najwięcej czasu jakby stracicie na to, żeby ustalić dobrą rotację, ale na szczęście system przyjaciół jest na tyle naprawiony w Dokkanie, że można sobie na to pozwolić. Broly w trzeciej, na trzecim slocie. Wiecie, to jest niby tylko 5 DS-ów, ale mnie bardziej denerwuje to, że ta misja była... Okej, dobra, jest, mamy tę rotację, także idę. Jest Gohan, chociaż nie. To może być trudne, wiecie dlaczego? Gohan i Cybermen nie mogą być w pierwszej rotacji razem, ze względu na to, że Cybermen jest potrzebny w drugiej, żeby zbić HP. Więc będzie bardzo trudno, żeby zbić sobie HP, żeby umożliwić Gohanowi transformację. Jestem wręcz pewien, że nie uda się przetransformować Gohana. Więc tak jak będzie łatwo pokonać teraz Freezę, praktycznie jednym atakiem, łatwo będzie pokonać Celi w drugiej rotacji, tak praktycznie jestem pewien, że nie uda się zbić HP do wystarczającego poziomu, żeby Gohan się mógł przetransformować. I teraz w tej rotacji byłoby idealnie, gdybym miał Cybermena. Cybermena bym wrzucił na pierwszy slot, on by przyjmował teraz te ataki i praktycznie straciłbym, nie wiem, 2/3 HP. Broly i reszta poradziliby sobie z tymi Celami. Jeszcze kryt wleciał. I wtedy, pokonując Celi, wchodząc do ostatniego etapu walki, miałbym mało HP Gohana, którego mógłbym przetransformować i Gohan by sobie poradził z resztą. Także już rozumiecie, o co chodzi. I Broly zaatakował 3 razy i wyobraźcie sobie, że teraz wchodzę do ostatniej tury z niskim HP, jestem w stanie przetransformować Gohana i jest elegancko. Ale jak widzicie, nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ Gohan nie jest przetransformowany. Niestety nie jest przetransformowany, więc jedyne, co mogę zrobić, to tak naprawdę próbować zrobić tak, że... Kurwa, nawet nie wiem, po co ja to robię. Tutaj zawsze jest tak, że układ ataków Buu jest taki sam. Kilka ataków na pierwszym slocie, kilka ataków na drugim slocie i ostatni atak Buu, ten na trzecim slocie, będzie zawsze super atakiem, czyli Buu zawsze wyprowadzi super atak w waszą trzecią kartę. Tylko że jeśli chcecie zrobić to w 2 minuty i 25 sekund, to tak naprawdę no, to nie ma dla was żadnego znaczenia, ponieważ i tak chcecie go zniszczyć w jednej turze, więc to praktycznie no, nie robi wam żadnej różnicy, prawda? To już powinno się skończyć, bo już 2 minuty praktycznie mijają w tym momencie, odkąd zacząłem ten event. W sumie nie wiem, po co to kontynuuję, ale chciałem wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Plus sami widzieliście, że są ataki, które Buu niweluje, czyli Goku, który tak naprawdę chciał go zaatakować pięścią, nie zadał mu żadnego damage'a, ponieważ... Tutaj w sumie nie było blisko, żeby go zabić, prawda? Gdyby Buu nie niwelował tych ataków, to byśmy sobie poradzili. I teraz będzie super atak Buu, który prawdopodobnie zada dużo damage'a, bo ten Android 16 chyba nie miał gardy, ale to już nie ma żadnego znaczenia, nie będę nawet tego kontynuował, po prostu wyjdę, bo... Kurwa, Broly się jeszcze transformuje, to wszystko kradnie cenne sekundy. O, w sumie nie muszę wychodzić, wystarczy, że zakończę to active skillem, także... A, nawet nie zakończę tego active skillem, dobra, to nawet nie będę tracił czasu. Wszystko było dobrze, oprócz tego, że Gohan i Cybermen byli razem w pierwszej rotacji, a w drugiej rotacji nie miałem Androida 16, bo jeszcze można sobie zbić to HP Androidem 16. W ogóle jaki mam czas? Ja mam czas całkiem dobry, całkiem niski, bym powiedział nawet. 2 minuty i 1... Okej, ktoś tu zrobił to nawet w minutę? To ciekawe, w jaki sposób. No jak widzicie, można zrobić to. Max akurat używa cheatów. Max, wiem, że używasz modów, to nie da się zrobić tego taką drużyną. Ale jak widzicie, dużo osób robi to właśnie w podobny sposób. Co prawda może bez pustego slota, bo można sobie zamiast Cybermena wziąć Androida 16 na pierwszym poziomie, to też jakby robi dwie funkcje, prawda? Słaba karta do obijania i Android 16 do transformacji Gohana w jednym slocie. Więc można jakby tutaj kombinować, ale
Ja to zrobiłem w taki sposób. Broly był na ostatnim slocie, muszę resetować. Okej, okay, jest znowu ten błąd, że Cybermen i Gohan są w pierwszym slocie, w pierwszej rotacji, ale przynajmniej mam Androida 16 w drugiej rotacji. To by mogło... Jakbym miał troszeczkę szczęścia i Android 16 na przykład przyjąłby jakiś super atak i by też mi zbił HP, to jest też szansa na to, że to się jeszcze może udać. Ze względu na to, że tak naprawdę mam dwie słabe karty, które przyjmują dużo damage'a w drużynie. Cybermen i Android 16. Oczywiście chciałbym jakby tankować Cybermenem, ponieważ on przyjmie więcej damage'a i na pewno to HP spadnie poniżej 58%. Ale może spróbujemy sobie jeszcze w taki sposób. Na pierwszym slocie jest dużo ataków, więc być może jak się uda, to Android 16 też przyjmie na tyle dużo damage'a, żeby mi zbić to HP. Ale on ma niestety gardę, widzicie to? Przyjmuje bardzo mało damage'a, więc... Więc niestety tutaj tego się nie uda zrobić. O, w roli znowu 3 super ataki wyprowadza. Cieszę się, że akurat robisz to w rotacji, w zasadzie w podejściu, które w ogóle mi nie wyszło. W zasadzie no jakby nie aż tak w ogóle, ale wiecie o co chodzi teraz, nie? Cell, gdyby mi zbił więcej HP, mógłbym przetransformować Gohana i praktycznie no one-shotować tego Buu. Rozumiecie o co chodzi, rozumiecie jakby absurd tej misji. Rozumiem, że Dokkan chciał zrobić coś trudnego, ale to jest taka sztuczna trudność. To nie jest trudność polegająca na tym, że potrzeba jakiegoś skilla. To nie jest trudność polegająca na tym, że muszę być dobrym graczem. To nie jest trudność nawet na tym, że muszę mieć jakieś dobre karty, prawda? Nie muszę wylosować nawet jakichś rocznicowych kart, co też zresztą jest takim sztucznym budowaniem trudności. Bo Dokkan lubi robić nowe eventy, które wymagają nowych kart, prawda? Ale generalnie to jest misja, która wymaga mega... Po co ja tam wlazłem, skoro to nawet nie jest dobra rotacja? Derykero, dziękuję za suba. A propos, Derykero, dziękuję, że mi przypomniałeś. To jeszcze nie jest koniec filmu, bo chciałbym spróbować jeszcze kilka razy, ale kto jeszcze nie zostawił suba, może to zrobić. Nie przegapicie kolejnych live'ów, nie przegapicie kolejnych filmów, czy to z Dokkana, czy z innych rzeczy. A propos live'ów, to mam nadzieję, że ostatni live wam się podobał. Było ponad 600 osób na Samonach. Tak jak widzicie, no, mam jeszcze trochę DS-ów na koncie i to byłoby dobre, gdyby Gohan nie był w drugiej rotacji. 500 DS-ów to jest pierwsza rocznica w moim życiu, w której nie idę po same kule. Przestałem samonować przy 300 ponad DS-ach. Oczywiście w dniu, w którym to nagrywam, wpadło top grossing, także stąd ten nagły zastrzyk DS-ów i zbieramy teraz na WWC, panowie, czyli na ogólnoświatową celebrację, która będzie za no praktycznie niecałe 2 miesiące. Podczas tej celebracji naprawdę dużo fajnych kart wróci. Podejrzewam, że większość z was to wie, ale jeśli jesteście nowymi graczami, to będzie celebracja, na której też bym samonował na waszym miejscu. Aczkolwiek, jeśli jesteście nowymi graczami, to raczej można założyć, że nie macie większości kart z obecnych rocznicowych banerów. A są to naprawdę świetne karty. Uważam, że jeśli jesteście nowymi graczami, nie macie na przykład Gammy 1, Gammy 2, albo Coolera, albo kart z 5 czy 6 rocznicy, czy czegokolwiek, co tam jest na tym banerze, powinniście samonować, bo te karty naprawdę są świetne i widzę, że to jest rotacja, która może mi dać to, czego chcę, chociaż trochę się obawiam, że... Chociaż wiecie co? Jakbym dał na przykład Cybermena na pierwszego slota, spróbujmy obić się troszeczkę tutaj tym Cybermenem. Spróbujmy się obić. Szkoda, że Frieza atakuje pierwszy slot tylko jeden raz, ale mam nadzieję, że to będzie super atak. To jest dobre, to jest dobre. Mam nadzieję, że mnie nie zabije w ogóle, że mi zbije dużo HP. Okej, zbił mi 200 tysięcy. To może się udać. Jeszcze dam w następnej rotacji Androida 16 na pierwszego slota i może się udać zbić mi faktycznie HP, tak że Gohan się będzie w stanie... Kurwa, nie wierzę. Zobaczcie, ile mu zostało HP. Przez to, że Goku nie miał żadnych link partnerów, przez to, że był praktycznie sam, nie miał żadnych aktywowanych linków, nie był w stanie mu zbić HP za pierwszym razem. Nie uda mi się zrobić tego w 2 minuty 25 sekund, ale przynajmniej może uda mi się zaprezentować tę taktykę. Z tego co widzę, to nie jest aż tak źle chyba, jeśli chodzi o to HP. Czekajcie, muszę najpierw zrobić to, co mam zrobić, a potem tylko patrzeć na HP. Nie, mam koło 60%. Jeden pasek tutaj na moim pasku HP to jest 10%. Czyli mam koło 60%. Jeszcze chłop tego uniknął, nie? Akurat mogłeś to przyjąć. Dobra, okej, dobra. Zostało mi HP zbite do około 50%, także Gohan będzie w stanie się przetransformować. Nie będę w stanie tego zrobić w 2 minuty 25 sekund, plus Broly jeszcze w ogóle nie skrytował. Mam nadzieję, że tym razem też zabiję tego Cella w jednej turze, tak jak to się udawało w poprzednich turach, w których nie musiał tego robić, ale teraz jak na to liczę, to może się, kurwa, to nie udać. Nie! Okej, zajebiście, o to właśnie chodzi, nie? Jak trzeba,
to nie robi. I każdy ten dodatkowy superatak kradnie cenne sekundy, ale nieważne. Jakby przynajmniej uda się zaprezentować tę transformację Gohana. I jak widzicie, no takie właśnie rzeczy tutaj sprawiają, że kradnie nam się cenny czas, w zasadzie tracimy cenny czas, ale Gohan jest w stanie się przetransformować. Można go zlinkować z Goku i to jest bardzo dobra informacja, ponieważ oni, tak jak mogę wam w sumie to pokazać, jeszcze tracąc kilka cennych sekund, linkują się bardzo dobrze, wszystkie linki są aktywne. Standardowy układ ataków Bóg, tak jak powiedziałem przed chwilą, te ataki zawsze wyglądają tak samo. I ten Gohan musi zabić Bu praktycznie jednym atakiem, ewentualnie jeszcze Goku może mu pomóc, ponieważ ten atak zostanie przez Bu anulowany. Ze względu na to, że ten zwykły superatak Gohana SSJ2 jest atakiem, który Gohan wyprowadza z ręki, a Bu te ataki z ręki niweluje, więc Goku będzie musiał dokończyć. Widzicie to? Każdy superatak, który Gohan wyprowadza, kradnie mi dodatkowe sekundy i on nawet nie zadaje żadnego damage'a przez to, że ten atak jest anulowany przez Bu. Także Goku będzie musiał dokończyć dzieła zniszczenia. Biorąc pod uwagę, że tam zostało ponad 2 paski HP, to nie wiem nawet, czy będzie w stanie zrobić, chyba że krytnie. Ale jakby rozumiecie zamysł, prawda? Jakby układ był całkiem dobry, tylko zabrakło trochę szczęścia. W pierwszej turze nie udało mi się go zabić za pierwszym razem. Z tego co widzę, to nawet teraz mi się go nie uda zabić. Wow, to jest unfortunate, ale rozumiecie zamysł, prawda? Może spróbuję jeszcze raz, chociaż jakby no nie ma to większego sensu. Dobra, nie będę tego próbował jeszcze raz. Nawet chyba umarłem. Także widzicie o co chodzi, nie? Jeśli będziecie mieli trochę więcej szczęścia, w pierwszej turze jakby Goku nie zabił Freezy jednym atakiem, bo nie miał link partnerów. W drugiej turze Broly nie wyprowadził za dużo krytów, więc nie zabił Cella 2 czy tam 3 atakami. Goku musiał jeszcze tam atakować, żeby dobić Cella. A w trzeciej turze Gohan na przykład nie wyprowadził dużego kryta i też nie zabił Bu jednym atakiem. Miał za mało kuli, prawda? Miał za mało orbów, więc dużo jakby rzeczy tutaj jeszcze potrzebujecie, żeby to zrobić, ale zawsze możecie sobie patrzeć na ludzi, którzy wykonali tę misję jakimiś innymi drużynami, bo z tego co widzę, tutaj są naprawdę jakieś inne pomysły. No chociażby ten gościu, który zrobił w minutę 40, użył kart Movie Heroes. Nie wiem dlaczego w ogóle on użył gammy, który jest cofnięty do setnego poziomu. Może to jest jakaś strategia, której ja nie do końca rozumiem. Może to jest P23. Dziękuję również za suba. Pozdrawiam serdecznie. Ale dużo osób używa tego jakby podobnej strategii, której ja tutaj używam. Tylko niektóre karty się różnią, bo na przykład Toppo jest supportem, żeby prawdopodobnie wzmocnić ataki Gohana i Broly'ego. Także, mam nadzieję, że wam jakkolwiek pomogłem. Oczywiście podejrzewam, że jak ktoś ma zrobić tę misję, to już ma ją zrobioną, a jeśli ktoś jeszcze jej nie zrobił, to czy mój film pomoże? No nie zaprezentowałem wam tego. Na studiach zawsze mówili, że najlepszym sposobem nauki na przykład na WF-ie, no bo oczywiście o WF-ie mowa, jest pokaz, prawda? Nauczyciel powinien pokazywać dzieciom, a nie tylko tłumaczyć, jak na przykład wykonać przewrót w przód. Pokaz jest najlepszą formą nauki. Więc ja wam dzisiaj tego nie pokazałem, nie jestem dobrym nauczycielem, ale jeśli chcecie, to mogę wam w przyszłym filmie na przykład pokazać, jak wykonuję te nowe misje, które są nie tutaj, tutaj. Dzisiaj też to wyszło, także udało mi się to zrobić, w sumie nawet nie posiadając tych buboysów, także jeśli będziecie chcieli, to może za kilka dni wam to wrzucę, chociaż to już za kilka dni będzie dawno i nieprawda, także nie wiem, może po prostu wrzucę wam jakieś inne eventy z 8. rocznicy, która w Dokkanie trwa, także dajcie mi znać, co sądzicie o tej rocznicy, jak wam poszły samony, jak się bawicie, czy jesteście nowymi graczami, czy jesteście starymi graczami. Jeszcze mała aktualizacja odnośnie poziomu mocy. Kompletnie zmieniłem jakby układ moich kart, które teraz Link leveluje, ponieważ wszystkie karty, które Link levelowałem, wyrzuciłem i wrzuciłem dosłownie nowe, które udało mi się potrafić. Także teraz Link leveluje sobie takie karty, z których jestem bardzo zadowolony, także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego dnia. Ja idę zaraz spać, bo tak jak powiedziałem, jest późno. Kotka śpi jedna z drugą i ja muszę po prostu, kurwa, chyba wziąć drugą kąpiel, bo brałem przed chwilą kąpiel, a jest tak gorąco, że znowu się spociłem. Także nie przedłużam. Miłego dnia jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.